Niech do tego dojdzie, że Polacy wykupią pół Lwowa, że Polacy wykupią połowę kamieniczek przy lwowskim rynku, a w tym samym czasie niech się Ukraińcy tak wzbogacą, żeby wykupić połowę kamieniczek w Przemyślu i ćwierć rynku krakowskiego. I proszę bardzo, niech będą tak zasobni, bogaci, niech się tak dorobią, między innymi na kontaktach tych prawdziwych, autentycznych kontaktach, jakie można zadzierzgnąć wyłącznie dokonując wymiany towarowo-pieniężnej, prawda? Zauważcie Państwo, trwa cały festiwal serdeczności wobec Ukraińców i dalej nikt nie mówi, co praktycznie zrobić, żeby normalni ludzie z Kijowa i ze Lwowa mogli przyjechać do Polski, nie płacąc ciężkich dla siebie pieniędzy za wizę i nie stojąc w upokarzających kolejkach po te wizy. Co z tym zrobić? Co zrobić z tym, żeby można było dokonywać transferów finansowych między Kijowem a Warszawą, jak w obrębie tej samej cywilizacji? I ci wszyscy fałszywi przyjaciele, ci wszyscy właśnie frazesowicze demokratyczni o tych realiach nie mówią. Przecież żadni kagiebiści, tak, i żołnierze specnazu nie stoją w żadnych kolejkach po wizę. A jak stoją, to koszt tej wizy to nie jest dla nich problem, prawda? To jest problem dla normalnych ludzi, tak samo normalnych jak Polacy, którzy jeździli i dalej jeszcze jeżdżą po lepszy proszek do prania do Niemiec, po karton bananów, prawda? Białorusini i Ukraińcy muszą zatrzymywać się na długie godziny na tej żelaznej kurtynie, która zapadła w środkowej Europie. No na naszą korzyść, że ona jest przesunięta na wschód od Polski, a nie stoi na zachód, ale jakież to jest upokarzające i jakie to jest straszne, jakie to jest sprzeczne z całą naszą tradycją, że to my mamy utrzymywać tę żelazną eurokołchozową kurtynę, prawda? Że to my mamy trzymać na dystans tych naszych pobratymców, tych naszych braci, dzieci tej samej cywilizacji łacińskiej. Tak daleko, jak dzięki koronie polskiej sięgnęła cywilizacja łacińska, tak daleko są ludzie wolni, prawda? Na tyle wolni, żeby się dopominać wolności.